chciał ten olej naprawdę brać, spójrzcie, tutaj śruba, widać, że już dawno była urwana, ta się urwała przy... Ogólnie szukam właśnie śrub do Audi i to jest właśnie magazyn Audi, żeby się ktoś zapytał. Zrobimy sobie w tym filmie taki bardzo fajny test, mianowicie sprawdzimy ile damy radę, jakim momentem damy radę dokręcić tą śrubę. Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, chciałbym wam coś tylko pokazać. Ostatnio dość popularne jest kupowanie samochodów z aukcji pozagranicznych, czy to z USA, czy to z innych zakątków świata. I często tam zdarzają się różne rodzynki, które dla nas na zdjęciach wyglądają, że są już nie do odratowania. Ja znam osobiście wiele ludzi, co taki samochód jeszcze by przywróciło do życia i to tak, żebyście się nie poznali. No i potem by to próbowali na naszym rynku sprzedać za takie same, a często zawyżone ceny, albo minimalnie niższe. Bynajmniej, żeby się na taką minę nie nakłuć. Możemy sobie tutaj na K-Vertical sprawdzić raport takiego samochodu. Jeżeli w innych krajach nawet takie samochody są wystawione na sprzedaż, automatycznie jest to tutaj zapisane. Widzicie, że macie zdjęcia. Można zobaczyć, jak taki samochód wyglądał. Ostatnio mi to uratowało naprawdę życie w sumie z A6-teczką. Nie wiem, czy kojarzycie ten poprzedni odcinek, jeżeli nie, to was chętnie gorąco zapraszam, gdzie miałem ten samochód już na chyba 6 czy 5 filmach. Był gruby remont skrzyni, zatarł się silnik, nie wiedzieliśmy czemu. No i okazało się, że właśnie K-Vertical nam pokazał raport, gdzie było auto uszkodzone, dostało dołem i to nam w sumie też rozjaśniło sytuację, bo okazało się, że tam była wyrwana miska olejowa, dlatego przetarł się silnik. No i była też pęknięta dolna osłona od mechatroniki, dolna obudowa, bo zastanawialiśmy się, dlaczego jest tam rocznik 13, a na całej reszcie był 15, a auto też było z 15 roku. No i udało się to właśnie dzięki K-Vertical wytłumaczyć jakoś logicznie. A tak, no to ja bym też ten samochód naprawił, oddałbym do klienta, ale bym się cały czas zastanawiał, dlaczego to się wszystko w tym samochodzie wydarzyło. Więc tak wygląda tutaj ta sytuacja, a ja was zapraszam na materiał. No i tak, nadszedł ten dzień ostateczny, kiedy trzeba tą kupę makaronu trochę ruszyć. Widzicie, że tutaj jest tego sporo, a mamy tutaj do zrobienia rozrządzik. Jest to najprawdopodobniej część czwarta. Turbinę właśnie chciałem wam wcześniej pokazać, jak się rusza, ale to źle uchwyciłem od przodu, ona też ciekawie nie wygląda. Więc będziemy ją wyciągać, będziemy zrzucać wiązki, pod egierem wymieniać zaworek, ściągniemy zamach i wymienimy w nim rozrząd na życzenie klienta. Więc czeka nas tutaj sporo pracy. No i co, was mogę tylko zaprosić do oglądania. No i tak, zacząłem ten silnik rozbierać, okazało się, że tutaj sporo wody stoi. Ktoś to mył, no i tak jak wam mówiłem, chciałem wam pokazać ten luz na turbinie, jaki jest naprawdę. O. Więc no niestety taki tolerancyjny on nie jest. Już troszeczkę jest. Na wszystkie strony w ogóle ta turbina jakoś tak dziwnie wygląda. Te łopatki. Coś dziwnie też dzwoni czasami. O, nasz śmietnik. I zaraz pokażę wam, jak fajnie jest to wszystko projektowane tak, żeby mechanik się musiał specjalnie denerwować, a nie zbieg okoliczności. Mianowicie w CDUC łatwo się rozrząd rozbierał bez żadnego problemu. A tutaj tak, żeby dojść do tej śrubki i zrobili tak długą chłodniczkę, żeby jeszcze rozebrać chłodniczkę. Żeby rozebrać chłodniczkę, musicie rozebrać górę, co już przerzuca się na roboczą godzinę. Tutaj można by spokojnie tą śrubkę gdzieś dać tutaj, żeby nie szło, załóżmy, wyciągać podstawy od turbiny, ale zrobię tutaj taką śrubę, gdzie blokuje kolektor. Jest tutaj wszystko tak zrobione, żebyście ten silnik musieli rozebrać do zera, żeby mechanik was wypompował z kasy, albo żebyście pojechali na serwis. Jest to tak naprawdę bardzo fajnie skonstruowane, więc dziękuję Audi, że mam więcej roboty, niż jeżeli bym miał mieć. Masakra. Ten samochód musiał ten olej naprawdę brać, spójrzcie tylko na to, jak to jest wszystko zachlapane, więc ta turbina naprawdę była upalona. No i nie wygląda tutaj nic na czyste, ładne, ani nic z małym przebiegiem. Nie wygląda to zbytnio ciekawe. Robię ten silnik z bólem serca, tu jeszcze widać, że woda stoi po myciu. Serce mnie boli, jak ja to robię, naprawdę. Możecie mi wierzyć, czy nie. I straciłem nadzieję, że to będzie chodzić na dłuższe kilometry. No i tak, trochę tutaj rozbierania było. Kolektory, nie kolektory. Jedną połówkę mam rozebraną. Tutaj wygląda tak już łańcuch po tej stronie. Założyłem sobie na razie tą obudowę, żeby móc za to ten silnik w ogóle podnosić. Teraz będę rozbierał tamtą stronę. I w sumie ściągnął już kolektor.
Jak ściągnę kolektor, będę miał więcej miejsca. Rozbiorę prawą stronę. Jak rozbiorę prawą stronę, to zdejmę prawą pokrywkę. Spuszczę wtedy olej i będę mógł już główną pokrywę zdjąć, żeby dokopać się do całego łańcucha. No i lecimy z moim update'em. Makaron jest tutaj wszędzie rozsypany. Brakuje tylko jakiegoś sosu na niego polać. Masakra. Powiem wam, że to jest tak wszystko zrobione, żeby zdemontować jedną część, musicie zdemontować drugą. Żeby zdemontować drugą, musicie jeszcze trzecią. No i w końcu wychodzi na to, że i tak musicie wszystko w pył rozebrać, bo do tej pierwszej części, żeby się dokopać na przykład do tego zaworka, to i tak trzeba rozkopać wszystko, co się da. A tutaj już jest wszędzie muł, jest wszędzie gnój, za przeproszeniem. Widzę, że ten silnik był tylko z wierzchu wymyty i to ostro wymyty, bo nawet w dolocie woda była, więc wygląda, jakby go włożyli do wody, wyciągnęli. No co wam mogę powiedzieć, no silnik widać, że już trochę przebiegu ma. Tutaj nawet nie ma się co oszukiwać. Ja się powoli biorę za rozbieranie prawej strony, lewa została już tutaj rozebrana. Będzie nas czekać tylko zdjęcie pokrywy, to już jest tak naprawdę najmniejszy problem. Teraz ściągam prawy korektor wydechowy. Jakbyście stali przed samochodem, to będzie lewy. No i następnie biorę się do ściągania tutaj tej pokrywki. Będę musiał go podnieść, spuścić z niego olej i zobaczyć, czy te blokady, co mam od CDUC, jeżeli chodzi na wał korbowy, czy one w ogóle pasują, bo tego nie jestem pewny, szczerze powiedziawszy. Jeszcze nie sprawdzałem, jakie blokady tutaj przychodzą, więc blokady sprawdzimy później. Ale to, na jaką minę mnie klient wkopał z tym samochodem, to się w głowie nie mieści. Ja myślałem, że to tylko silnikiem wjadę, wyjadę, zamontuję, a on mnie prosił, żeby ten rożąc zrobić, no i się zgodziłem i wyszło tutaj tyle rozbierania. Teraz majster wam włączy latareczkę, jestem na etapie spuszczania oliwy. Spojrzałem, czy tam nie ma opiłków, no to minimalnie było, ale niedużo, więc no mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Trochę oleju tutaj siedziało, myślałem, że oni spuścili do transportu, ale nie spuścili. No najbardziej to będzie ciekawe, co będzie pod spodem pokrywy. Widać, że ta pokrywa nigdy nie była ściągana, więc rozrząd jest na bank oryginalny. No ale ten silnik nie ma przebiegu 60 tysięcy, tak jak uświadomili mego klienta. On te 300 to musi mieć po autostradzie przeleciane. Do tego był najprawdopodobniej po gradobiciu, dlatego go tanio kupili. Silnik jeszcze próbowali drogo sprzedać. A takie naciągane to wszystko, powiem wam. Ciężko w dzisiejszych czasach coś uczciwie kupić, tak jak macie tutaj przykład, czy silnik, czy samochód. Mój klient stara się być uczciwy i z każdej strony go walą na pieniądze, no szkoda mi go bardzo. Ja tutaj też mam przez niego wiele więcej roboty, sam przez ten samochód, nie przez klienta, źle powiedziałem. Trochę jestem tym faktem załamany z tym samochodem, co to wyszło. Pierw prawie 6 tysięcy euro na skrzynię, teraz silnik był zakupiony za 6 tysięcy euro. Tu jeszcze dochodzi rozrząd uszczelnienia. Pewnie powiecie, Peter, co ty tyle płaczesz o tym filmie? Ale to jest nie do pomyślenia, teraz miałem siedzieć w domu, miał być w końcu mój urlop. No i tyle z tego wyszło. Tak majster spędza urlop. Tym razem miało być inaczej. Nie wiem, czy u was też tak zawsze wychodzi, jak mówicie sobie, że w tym czasie zrobicie sobie wolne. I czy u was też tak zawsze jest, czy jednak byście to walnęli i powiedzieli, musisz poczekać. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. Powiem wam, ten rozrząd tutaj zrobili taki słaby, że jedna śruba to już mi się ukręciła przy odkręcaniu. Ja teraz sobie myślę, czy nie doszukam gdzieś wszystkich takich śrub, które będą metalowe i wkręcę tutaj metalowe śruby. Zrobię to po swojemu, bo spójrzcie, że ten rozrząd zaczął się rozszczelniać i zaczął ładować olejem na rozruśnik. I problem tutaj polega na tym, że jak był starszy silnik typu CDUC, miał pełno śrubek na TORS 30, gdzie te śrubki były metalowe i były ze 4 takie, czy tam 5 sztuk aluminiowych. No i to zdawało dosyć egzamin, bo tak naprawdę cały rozrząd trzymały śrubki metalowe, a aluminiowe były tylko takie jakby pomocnicze. A tutaj, jak tam było to zbyt dobrze zrobione, zrobili to po swojemu i zrobili to właśnie bardziej na metodę, żeby to się po prostu psuło, bo tam to miało też się psuć, a się okazało, że tam to się nie psuje, więc dla serwisu było to bezsensowne. Chociaż tam zrobili znowu u góry mało silikonu i tutaj na tych podkładeczkach to się rozszczelniało. Powiem wam, że te śrubki są tak lekkie, że boję się tego odkręcać, a co dopiero dokręcać. Podejrzewam, że połowa przy dokręcaniu, jak ja bym to tak chciał dokręcić porządnie, to by się zerwała, bo to nawet nie było dobrze dokręcone, to w ogóle niektóre śruby to luźne były,
a jest to pierwsza rozbiórka tego rozrządu. Nikt tutaj nic przede mną nie robił, bo by to szło poznać. Więc spójrzcie, że to już fabrycznie jest tak składane, żeby to nie wytrzymało. Że nawet jeżeli by, załóżmy, silnik był w dobrej kondycji, to wam ma się to i tak rozszczelnić, żebyście musieli jechać i zrobić sobie ten rozrząd. To jest po prostu masakra. No i majster chyba poprawi tą fabrykę i da wszystkie śrubki metalowe, bo mi chyba sumienie nie pozwoli wypuścić takiego samochodu. No i chyba mnie zaraz... Nie wiem, znowu będzie musiał informatyk cenzurę wstawiać. Zaraz mnie chyba kij strzeli. Widzicie, że te dwie śrubki były tutaj urwane. I właśnie przez to leciał olej na rozrusznik. Jak się tu nie denerwować? Ja rozumiem, że majster musi być opanowany, że musi pokazywać dobry przykład na filmach. Ale to, co teraz budują w nowych samochodach, to aż szkoda komentować. Lepiej biorę się dalej za robotę. I zaraz tylko spójrzcie na to, skąd biorą się wycieki w oryginalnych silnikach, w nieruszanych rozrządach. Tutaj śruba, widać, że już dawno była urwana. Ta się urwała przy odkręcaniu. Ona mi się wydaje, że w ogóle była luźna. I tutaj właśnie leciał olej na rozrusznik, więc to są przyczyny wycieków w takich nowszych silnikach, nie wina jakaś konstrukcyjna, czy wina właśnie konstrukcyjna, nie wina z użytkownika, czy nawet zmieniacie olej long life czy nie long life, ale to po prostu jest zrobione na tych śrubach, że to nawet nie ma prawa trzymać. Ja nawet nie ma opcji, że zamontuję tutaj oryginalne śruby. To możecie się na mnie obrazić w tym filmie, nie ma takiej najmniejszej opcji. Nie będzie użyty tutaj żaden moment dokręcania do rozrządu, ja to zrobię po swojemu, bo ja czuję, że jak to fabryka to tak fajnie zrobiła, to ja to zrobię o wiele lepiej. No i tak, teraz rozrząd jest ustawiony na punkt 0, czyli tu jest zablokowany. I tak, pierwsza blokada nie pasuje. Widzicie, że do otworu różni się strasznie. Tam powinno pójść jeszcze wiele w górę. Łańcuch jest niby wszędzie napięty, ale jest rozciągnięty. Ogólnie taka jest słaba konstrukcja, że cała naprawdę siła opiera się tylko na tym napinaczu. Jest to słabo skonstruowane, moim zdaniem to w CDUC już było to lepiej. Tutaj widzicie, że ten napinacz jest trochę grubszy niż w CDUC, aczkolwiek ma o wiele większe siły do przenoszenia, więc nie jest to wcale lepiej zaprojektowane. Pompa też jest u góry ustawiona na punkt 0. Tu wam niestety nie pokażę, bo mi zakrywa blaszka, ale też jest niezgodność z tego, co widziałem. Będę potem sobie opuszczał silnik, co będę mógł tutaj sobie ładnie blokadę wtykać. Nie możecie spojrzeć, że na tym... O, mi się ręka trzęsie. Że na tym miejscu też nie pasuje na blokadę, czyli rozrząd jest cały przestawiony i nawet jak go leciutko naprężę, to nic to nie zmienia, bo on jest rozciągnięty. Tak to wygląda. Silnik mam tutaj już poblokowany za pomocą narzędzi specjalnych, więc wszystko siedzi na swoich miejscach. Mógłbym teoretycznie jeszcze pompę zablokować paliwową, chociaż ona nie robi tak naprawdę większego znaczenia, czy jest minimalnie w lewo, czy w prawo. Ma tą swoją tolerancję. Tak to wygląda na tą chwilę. Będę musiał teraz, łańcuch już jest luźny. Powiem wam, że jest mocno przestawione, jakbyście spojrzeli sobie na otwory. Jest łańcuch naprawdę mega rozciągnięty. Będę musiał to teraz wziąć wszystko porozbierać. Po moim update'cie wygląda to tak. Wszystko mamy tutaj rozkręcone. Jakaś śrubka jeszcze trzyma ta. O. Wszystko musi się swobodnie obracać. Tutaj tylko jest luz. Ciężko im powiedzieć, czy on powinien być, czy nie. Ten rozrząd tutaj w CRT robię po raz pierwszy. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Tu mnie zmusiła sytuacja. No co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym silniku? Że jest o wiele słabszy konstrukcyjnie, niż jeżeli CDUC. Te kółka się tutaj potrafią wyrabiać, ścinać. Takie rzeczy tutaj się potrafią odwalać, że głowa mała. Niby jest to jakoś tutaj dosmarowywane z każdej strony, ale to nie zdaje egzaminu. Spójrzcie tylko, że rozrządzik jest nieruszany. 16 rocznik razem z silnikiem. Więc ten silnik jest tutaj oryginalny i nie ma mowy, żeby on miał 60 tysięcy przejechany niestety. Ogólnie szukam właśnie śrub do Audi i to jest właśnie magazyn Audi, żeby się ktoś zapytał. Ha, czemu majster tak mówi? Spójrzcie, idealne śrubki,
ta sama długość, tutaj dam jeszcze podkładeczkę i to dopiero będzie pewne, to dopiero będzie pewne, że ten olej klientowi się już nie będzie lał, ja będę mógł to dokręcić taką siłą, jaką ja uważam, ja dopierdzielę za przeproszeniem tą pokrywę i dopiero wtedy to będzie miało ręce i nogi, ten silikon już będzie trzymał, ta pokrywa będzie dociągnięta tak, jak powinna być od początku dociągnięta, bo tymi śrubami nie jesteście w stanie tego dokręcić, powiem wam, to są tak stworzone śruby. Tam niektórzy w komentarzach piszą, Peter, co ty mówisz, przecież te śruby się normalnie dociąga, coś tam, coś tam. Widzieliście sami, jak na seryjnym silniku oryginalnym, tam jeszcze ich rozrządu nie ruszał, bo wtedy po tych aluminiowych śrubach to od razu widać, jak ktoś to odkręca, że to po prostu samo z siebie pęka. To pęka się, samo z siebie nie wytrzymuje, potem leje się wam po silniku, a wy wtedy świecicie latarką z dołu i patrzycie, że to leci po skrzyni, po rozruszniku i nikt nie wie skąd. No i takie właśnie są sytuacje, dlatego wszystkie aluminiowe śruby idą do śmieci, w sumie to na złom, na tyle się nadaje, a my zamontujemy już takie porządne śruby, żeby nie było lipy i żeby klient mi kiedyś nie powiedział, że mu coś cieknie. Kolejny dzień, majster wypoczęty, troszeczkę jeszcze przeziębiony, nie wiem dlaczego, zaczynam tutaj brać się za ten silniczek. Przyszło mi troszeczkę nowych części, mam poczyszczone pokrywki, tutaj już zaczynam czyścić powierzchnię. Coraz bardziej szykuję się, nastawiam się na ten samochód. Tutaj muszę te dwie śruby ukręcone wykręcić. Zamówiłem części, części zamówiłem za 700 euro do rozrządu, więc powiem wam, że boli, naprawdę boli mnie i klienta. Spójrzcie, co mi przyszło. Szyny to przez przypadek, żeśmy zamówili, to kosztowało chyba tam 3 euro czy coś, bo za małe było. Jakoś takie wydawało się opakowanie duże na tym zdjęciu, ale nie doczytałem, że to jest mniejsza tubka. A to można odesłać. Kolejna szyna. Uszczeleczki do turbiny. Zimmering. Filtr olejowy, filtr paliwowy. Uszczeleczki do pokrywy. Szyna. To jest napinacz. Lewa strona uszczelka. Napinacz. Do małego tego, do małego łańcucha, mały łańcuch, uszczelka do podstawki, do EGR-u, do klapy, do pokrywy, dalej do pokryw, szyna, druga uszczelka, uszczelka na górę i łańcuszek rozrządu główny. 700 euro, masakra, ponad. No jak to wygląda na tą chwilę? Mam tak mniej więcej pi razy drzwi ustawiony rozrząd. Górę, dół. Tu już jest wszystko na sztywno. Nie trzeba żadnych większych ustawień tam robić. Tylko po prostu napiąć. Ten łańcuch mam już też zamontowany. Jeszcze wszystko jest luźne. Za chwilę popuszczam napinacz. I lecimy z ustawieniami. No i powiem wam tak, ten rozrząd było ciężko ustawić, w końcu za szóstym razem mi się udało. Chyba 6 podejść miałem. Za każdym razem musiałem coś przestawić, ale tu wchodzi. Wchodzi. I wchodzi. Więc teraz wszystko sobie podokręcam swoim momentem. I będziemy to powoli składać. Będzie trzeba tutaj troszeczkę zacząć czyścić. Wywiercę jeszcze te dwie śruby, bo zostawiłem sobie to na koniec. Odtłuszczać będę trzeba wszystko. Mniej więcej już przeszlifowałem sobie papierkiem. Tu będę musiał z tych szczelinek powyciągać. I tak samo na klapkach z tych szczelinek było najgorzej ten silikon wydłubać. No ale to wszystko jest już ogarnięte. Tak to, moi drodzy, wygląda. Nie jest zła robota, ale dobrze to ustawić, to była naprawdę męczarnia. Z powodu właśnie tych z tych tutaj otworów na wałkach. Zrobimy sobie w tym filmie taki bardzo fajny test, mianowicie sprawdzimy, ile damy radę, jakim momentem damy radę dokręcić tą śrubę, ile to tak naprawdę wytrzyma. Będziecie mieli porównanie co do normalnej śruby. Ustawiłem na początek 20 Nm. Patrzymy, czy wytrzyma. 20 wytrzyma. To podkręcamy do 25. Mamy 25, uwaga, to jest numer 2. Czuję, że się ukręca. Jak się ukręciła. 25 to nie wytrzymuje. Teraz powiedzcie mi, jak ja mogę to założyć do samochodu, gdzie normalną śrubę sobie dociągnę 30, albo nawet ponad 30 i mam gwarancję, że to służy. Zobaczymy, jaki jest maksymalny
moment do kręcenia aluminowej śruby, bez żadnych kątów ani niczego. Czyli tam jest 22-23, zaraz to sprawdzimy. No więc tak, mam ustawione 21, 21 jest ustawione. Dało radę. Uwaga, 22. Dało radę. 23. 23 Nm. Czyli 22 jesteście w stanie dokręcić, ale to jest już ryzyko, że to i tak kiedyś pęknie. Wiadomo, tam są kąty, momenty dokręcenia też fabryczne, ale tak jak wam mówię, to była pierwsza wymiana rozrządu i na fabrycznym dokręceniu, na fabrycznych śrubach tego nikt nigdy nie ruszał. Dwie śruby same siebie pękły i dlatego były wycieki w tym silniku, więc to nie zdaje egzaminu, więc nie ma co nawet pisać w komentarzach, że o, jakbyś dokręcił odpowiednim momentem, dobrym kluczem, coś tam, to nie zdaje egzaminu. Jako ciekawostkę wam powiem, że taka normalna śruba ukręca się dopiero przy momencie 46 Nm, czyli jeszcze raz tyle, co aluminiowa śruba. No to macie tutaj sami odpowiedź na pytanie, czy się opłaca montować aluminiowe śruby. No więc tak, coraz lepiej już to wygląda. Założyłem już EGR, troszeczkę nowych uszczeleczek. Kolektor musiałem jeszcze raz zdjąć, bo zapomniałem, że jak założę kolektor, to nie zamocuję tutaj tego uchwytu do podnoszenia silnika, więc to musiałem też zrobić. Robię jeszcze takie mniej więcej oględziny i za chwilę biorę się na dalszą robotę. Muszę przefrezować wszystkie gniazda. Zakładamy tak samo nowe podkładeczki, te wszystkie uszczeleczki, takie drobniste. Swoją drogą to jest śmieszna sprawa, bo jeżeli spojrzymy się na pokrywę, to w pokrywce są takie małe uszczeleczki, które często jak ściągacie pokrywę, to potrafią gdzieś zostać. Na przykład o, tutaj jednej sztuki nie ma. Jak się przyjrzymy, to ona tu została. I takie gumki można sobie dokupić i powiem wam, że tanie nie są. Ale wolę mieć to zrobione porządnie, nie jeżeli ten samochód miałby kiedyś do mnie wrócić. Tego bym nie chciał. Tak to wszystko wygląda. Jest trochę zabawy. Potem jak już wydłubiemy silnik, dzisiaj mamy piątek, więc myślę, że jutro wyciągnę silnik, to zmienimy też sprężarkę klimy, zmienimy też alternator ze względu na to, że ten silnik był naprawdę porządnie wymyty. No i nawet hałasuje alternator ostro, a ten samochód jednak miał te 116 tysięcy przebiegu, tylko ogólnie głównym powodem było to, że był bity, więc taki osprzęt jak sprężarka czy alternator, no to jest 100% lepiej przeorlić z tamtego, a to sobie zostawić na graty, bym powiedział, i zrobić już to solidnie.